Andrzej Grzebyk po wygranej drugiej walce wieczoru na FEN 18. Czy jest coś mimo wszystko z tego wszystkiego, co się działo, co doprowadziło do waszego pojedynku, te emocje negatywne, że mimo wszystko da się coś wyciągnąć z tego pozytywnego, no bo zainteresowanie było na pewno? Co się da wyciągnąć, to że nawet wygrałem, jeżeli twoim kosztem, tak. To, że wygrałem, to ja się z tego cieszę, a co tam sobie Marcin ma w głowie teraz, no to jest jego problem. Chciał wojować ze mną tak naprawdę nie fair play, bo to jest takie zagranie typu nie będę przeklinał. Mhm. Na pewno nie zasługuje na miano sportowca, na pewno dla mnie nie jest sportowcem już w tym momencie, jak zaczął grać w taką głupią grę, bo zawsze gdzieś oglądałem jego walki i go szanowałem, a teraz po prostu gdzieś jest mi obojęte tak naprawdę, nie? Mhm. Dla mnie bardzo dużo stracił w moich oczach i w moich kibiców i wielu osobach stracił po prostu swoją osobę. No i no co ja mogę? Życzę mu tam gdzieś jakiegoś powodzenia, niech sobie walczy, niech sobie wygrywa. Ja robię swoje, on niech robi swoje. Na pewno jeśli on nie wyciągnie ręki, to ja na pewno jej nie wyciągnę. Powiedział, na ulicy byłby inny wynik. Na ulicy? Zapraszam do Tarnowa, to zmieni zdanie znowu. Wywodzę się z ulicy i jak najbardziej możemy się sprawdzić na ulicy. Kibice jak zwykle dopisali, bo przyjechali licznie i naprawdę było głośno. Cieszę się, chociaż może nie tak licznie jak we Wrocławiu czy w Katowicach, ale tutaj no niestety dzieli nas 800 km od mojego miejsca zamieszkania i niestety wszyscy dzielnie kibicowali przed telewizorami, których serdecznie pozdrawiam. Ale jak zwykle znalazła się garstka, która zawsze dzielnie za mną pojedzie i bardzo im za to dziękuję. Nie męczę dalej, ponieważ masz live'a zaraz na Facebooku, także bardzo dziękuję. Krótko, aczkolwiek pytam, obiecałem 3, ale będzie 4. Ja w ogóle jestem w szoku, szczerze mówiąc, że ten pojedynek dotrwał do decyzji, bo nie sądziłem. No tak, zapowiadałem, miał być knockout, nie? Miało być to się skończyć w pierwszej rundzie, no niestety brakło mi może dwóch uderzeń, no niestety gdzieś mnie tam poniosło. No ale no co, no tak zwykły Kowalski siądzie przed telewizorem, zobaczy, że mam na kolejne zielone okienko w rankingu, więc jego to będzie interesowało. Jego będzie interesował ranking, a nie czy ja wygrywam przez knockout, czy wygrywam przez decyzję. Ważna jest wygrana i zielone światełko, a co tam ktoś sobie gdzieś rozkminia, no ja się cieszę z tego powodu i myślę, że moi kibice są zadowoleni i wszyscy wy tu zgromadzeni jesteście zadowoleni z tego pojedynku. Jestem zadowolony. Dziękuję. Nie płaciłem, ale jestem zadowolony.